Witajcie, dzisiaj tak bardziej warsztatowo, taka tam może nie mała awaria, a taka eksploatacja trochę wyszła w ładowarce. Zaczęły się świecić światła stopu, tak stwierdziłem, że może trzeba by sprawdzić poziom płynu. Niestety się okazało, że nie ma płynu, dlatego biorę się za rozbieranie tutaj i dojście do pompy i wymiana uszczelek w pompie. Także ściągnąłem tutaj już to wszystko, to jest zbiorniczek płynu hamulcowego. I nie ma prawie nic. Także a tu jest wszystko mokre na dole. Także pewnie jest wina pompki. Dobrze, nie będę rozbierał mostu, żeby sprawdzić, czy to pompka, czy to nie pompka. Dlatego pierwsze wymienię uszczelki od pompki, a potem będę myślał dalej. Nie wiem, czy wspominałem, czy nie. Ładowarkę to mamy od 2009 roku. Jak kupowaliśmy, to oczywiście było: ła, to francuskie, to gówno jest, to tam nie warto takiego czegoś kupować, to tamto. A się okazało zupełnie co innego. Maszyna naprawdę, no powiem tak, chciałbym mieć procent tego, 1% wartości tego towaru, co ona u nas tylko przeładowała. Naprawdę niesamowite ilości, ładowałem nią różne rzeczy, kurcze, surowce wtórne, zboże, obornik, słomę, siano, co tam jeszcze, samochody osobowe, ściągałem ten, z lawety różne rzeczy, typu tam na przykład opryskiwacz. No, tak z ostatnich rzeczy. Naprawdę nieoceniona maszyna, warta swoich pieniędzy, naprawdę warta swoich pieniędzy. Za dużo nas nie pracuje, robić 400 godzin w roku, no to sobie sami powiedzcie, czy to dużo, czy mało. Wymontowałem zbiorniczek, bo chcę go tu oczyścić to wszystko, żeby to było ładnie, czysto, już na parę lat zrobione. Wąż od pompy. Co do awarii. Awarii jako tako, takich mega to za dużo nie było. Był wyciek z rozdzielacza na przykład, szło to jakoś tam ogarnąć, oczywiście na oryginalnych częściach staram się ją serwisować, między innymi dlatego, że zamienników za bardzo nie ma. Poszedł kiedyś, co to nakrętka, krzyżak w przednim moście, się okazało, że oczywiście Manitou zaleca wymiana całej płośki, czyli długiej płośki, krzyżaka, łącznika i drugiej płośki, tej krótkiej. Koszt 2000 zł netto, wtedy to było. I wtedy nie kupiliśmy tego. Kupiłem krzyżaki pasujące od czegoś tam, nie pamiętam, od Iveco czy od czegoś. I to jeździ do dzisiaj. Wiadomo, uszczelniacze w przednich piastach to już tam po dwa razy były robione, bo to w błocie jeździ, to się dużo mocno zużywa. Pompa paliwowa leciała, to było robione takie, no głównie przecieki, jakieś tam węże, coś tam, no rzeczy, które na przykład się tam nie zepsuły, tylko po prostu zużyły. A druga grupa, co sami popsuliśmy, ułamałem tego kłatom od wkaczania łyżki. Także już tu mamy podkręcane, tu jest tylko bolczyk, tu były dwie śruby, z czego ta poszła, ta słabo, ale jakoś tam jakoś. Wyciągamy pompkę, Hamulcen pompen od Manitou i tu jest pełno oleju. Tu jest segier jakiś, segier, tu jest czujnik, co tam w czujniku. No, także by było to. Tu mamy nowy zestaw uszczelek, zestaw pompy i w sumie się teraz okazuje, że niepotrzebnie w ogóle zabezpieczałem ten bolec. Także mamy rozebrane. O, tu jest taki tłoczek, tam jest sprężyna i takie gówno na końcu. Teraz zestaw nowych części się składa z... Winowajcą jest ten o-ring, który niestety jest twardy jak największy twardziel. Sprzedali mi taki olej do... I to nie jest jakieś tam lokowanie produktu, tylko taki mi po prostu sprzedali. Bo podobno to nie może chodzić na żadnym płynie hamulcowym typu DOT czy te sprawy.
Tak. Tu jest nowy ten. Tak. I teraz tego O-ringa posmarujemy tym nowym olejem. Teraz to tak. Sorry. I mamy zregenerowaną pompę hamulcową do magnetu. Mam nadzieję, że będzie działać. To. Olej buzer wyleje. No i bierzemy się za montaż kolejności odwrotnej do rozbierania i siśko. No, także trochę to poczyściłem, żeby to było jak w miarę już wiadomo. Także wkładam pompkę. Tego co widziałem, dużo ludzi było i jest na Polagrze. No mnie niestety nie ma. Szczerze wam powiem, rzadko. Raz chyba byłem na Polagrze. Nie mam za daleko, ale jakoś tak. Ja, no moja wystawa to jest Agro Show w Bydgoszczy, to tam sobie jadę z chęcią i praktycznie jestem co roku. Dominikowa nie mam daleko, też tam staram się być, tam nie co roku, co drugi rok jestem w Dominikowie. I to tak tyle z tych wystaw, które odwiedzam, chociaż miałem chęć się przejechać właśnie na Polagrę i na CTR, ale no niestety nie dam rady, nie daję rady, kurde, z moimi obowiązkami jest tego dosyć dużo i zresztą widzicie po aktywności na kanale, no nie, też nie mam czasu za bardzo nagrywać, kurde. Dzisiaj mówię warsztatowo, chciałem w sumie jeszcze jeden film ze świnek nagrać, ale co się odlecze, to nie ucieczę, oczywiście będzie, obiecuję. Tak jak widać na załączonym obrazku, wszystko już jest złożone. W miarę tu powycierałem, poczyściłem. Pierwsze trzeba nalać tego oleju. Ja tak się zastanawiam, z tego co słyszałem, że po prostu na przykład tu w magnetu czy w ciągnikach, w rynówkach właśnie powinno się stosować olej, a nie płyn hamulcowy. I tak się zastanawiam, czy jakby w tych naszych poczciwych, że tak powiem, 60-tkach stosować takie oleje zamiast płynu, bo każdy tam płyn wali i koniec. Ale może to jest błąd, może po prostu trzeba na takim oleju śmigać, przez co by te hamulce trochę dłużej wytrzymywały. Dobra, następną rzeczą, jaką dzisiaj robię, to jest wymiana tutaj sprężynek, bo była też taka awaria całkiem niedawno, że po prostu ładowarka nie przestała jeździć do przodu, do tyłu. Się okazało, że po prostu hamulec ręczny się nie cofie i przez to nie załącza się po prostu elektrycznie jazda do przodu ani do tyłu. Tu pod tymi są dwie sprężynki, które jakby cofają te całe dźwignie hamulca. Także będziemy, to się odkręci i będziemy patrzeć, jeszcze tu podpowietrzać hamulce. Tutaj na szybko taką jakąś tam sprężynkę założyłem, ale zakupiłem sobie takie oto specjalne. Tamte stare po prostu zgniły. Co zrobisz? Co zrobisz? Jedno jest. Tak, z drugą stronę odkręcamy. No ta jeszcze żyje, ale boję się, że zaraz się rozleci. Dlatego wymieniam od razu. Także o, tu sprężynki założone. Jedna, druga, tak jak mówiłem, ta druga już myślałem, że będzie jakiś tam rezerwę na zapas, ale niestety pękła, także
wymieniona, ta jest w porę wymieniona. Tu jeszcze zręczny, były takie nieraz cyrki, że po prostu się tam lekko blokuje. Sikniemy tam trochę tam WD i to się wszystko przesmaruje. Zresztą ta już tu trochę się poci. By było coś znowu zrobione. Pompuj. Pompujesz? Co? No trzymaj. Dobra, czekaj. Pompuj. Trzymaj. Pompuj. Z bratem odpowietrzamy hamulce, bo niestety samemu nie idzie. Trzymaj. Ty, a ręcz ty jest puszczony? Tak. Na dół jest? Tak. Mhm. Tu dokręcamy. Cyk. Cyk. Dobra, teraz tutaj. O Jezu, a tu nic nie widać. Gdzie tu jest? Gdzie tu jest, panie? Tu jest linia. Tu. A nie, ja tam. Pilnie płynu, nie? No, żeby nie było pusto. Dobra. Tu mamy odpowiednik drugi. Gąbka, chodź. Pompuj. Trzymaj. Dobra, trzymaj. Dobra, wszystko. Idzie nadziewać pączki. Z rączki do rączki. Co jeszcze było wymieniane, to oczywiście opony. Końcówki tutaj. Przód końcówki kierownicze, bo już były te stare, były tak wyrobione, że no masakra, aż strach było jechać. Teraz to musi być jeszcze wymienione, to musi być na tylnym właśnie siłowniku skrętu. Musi być wymieniony uszczelniacz, bo zaczął się pocić siłownik skrętu. Ogólnie jest tam dosyć dużo rzeczy do zrobienia przy niej. Ale nie wszystko naraz i... O, linka od gazu się zepsuła, już była... Ciulowa strasznie, ale tam nie był wielki koszt, także... Ceny części oczywiście różne. Różniste. Raczej należą do droższych niż tańszych, no ale co zrobić. Fakt jest taki, że... Jeszcze nas z robotą żadną nie zostawiła. Zawsze, kurczę, idzie i... I robota jest skończona. Także ogólnie fajna maszyna, nie wyobrażam sobie pracy bez niej. Minusy, na pewno prędkość transportowa. Jezu, jak to wolno jeździ, kurde, 20 chyba na godzinę. I to na pełnych obrotach silnika, jedziesz i jedziesz. Tu już poskładane, teraz wystarczy poskładać tutaj, skontrolować płyn. Płynu jest trochę mało. Nalewamy oczywiście. I praktycznie tu, jeżeli w moście hamulce trzymają, to kilka lat nie musimy to w ogóle patrzeć. Tu jest spryskiwacz, tu jest... Popatrz, jak to było. Aha. To jest od tego, a to jest od tego. Się pomodlić nie można za dużo, także spoko. No dobra, to by było na tyle. Myślę, że
Coś tam jeszcze nagram kiedyś z ładowarki, jakieś tam może, nie wiem, coś a la prezentacja. No wiadomo, to już jest stara maszyna, ale myślę, że dosyć ciekawa. Dobra, to było na tyle. Pozdrawiam, na razie, cześć, trzymajcie się, do następnego razu.